Patrzcie, jakie ładne intro do... Polanie. Dobra, ale ta gra jest po prostu za dobra, aby nagrać sobie tylko jeden odcineczek. Więc tak, mamy tutaj mapencję. To jest kolejna gra z... No, ruszam, w drogę. Z tej białej, jak oni się nazywali? Wiślanie? Czy coś na P? Nie pamiętam. W każdym razie... Gramy, tutaj już mamy własne wojsko, własne te. Więc spokojnie, no krówka oddawaj. Kiedyś był jeszcze jakiś bug z tą krówką, tylko nie pamiętam jaki. Jeszcze jedna i na razie pójdziemy sobie na zwiat naszym. Oho, mamy healernię. Bardzo miło, bardzo miło. Jakie tu mam budynki? Na razie żadnych. Mamy dotąd ograniczenia. Dobra, spoko, tu jest odkryte, tu jeszcze odkryjmy do końca, czy nic nie ma na 100%. Nic. Mamy tutaj dwa mosty. Most sobie ten kiedyś może poszerzymy. Zobaczymy. Na razie odkryjmy, co się kryje na górze. Mam nadzieję, że tu nic nie ma, ale... Nie ma nic. Okej, czyli mogą nas zaatakować tylko i wyłącznie z lewej strony. Obstawiamy łuczników, obstawiamy. Tu jeden. Tu drugi. I mamy trzech drwali do dyspozycji. No na razie trzeba powarmić trochę tego. Więc tak, krówki żrą trawę, dają mleko. Tu jest pokazane, ile mleka mają. To jest chyba jeden pasek, z tego co pamiętam. Czy może dwa aż? Chwila, tu było. To jest połowa paska. No, pół paska dają, nieważne. No, to trochę potrwa, ponieważ musimy najpierw zebrać trochę tego. Może tutaj rozbudujemy się gdzieś z drugą. Tu jest droga z drugą mleczarnią. Okej, cofnąć. Chodźcie tu. Dobra, nalejcie. No zabijcie go. Okej, jeszcze jeden. Oczywiście jak jest jeden, to ucieka. Frejer jeden. Dobra. To jest w drogę. W każdym razie waszą dwójkę chcę tutaj wyleczyć. Może się mi padli, bo jednostki są cenne. Że tak wtujmy. Ty krówka weź gdzieś tutaj, co? Nie trzeba nic klikać, sterujemy nią, ona sama już sobie tam wybiera. Ruszam w drogę. Co? Sobie sama wybiera, gdzie będzie żreć. Znaczy wybiera. Gdzie ją zaprowadzę, tam będzie żreć i mniej więcej w tych okolicach. Tak, teraz co wybudujemy? Czy idziemy w mleko? I ciśniemy drugą mleczarnię, czy już pójdziemy w wojsko? Pytanie, czy mam odblokowanych kuszników, rycerzy i tym podobne? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra. Dobra, ty idziesz teraz trochę na tyłach. Nie do przodu. I zniszczycie drugiego drwa. Powinno być w miarę okej, że gdyby tylko mi się te kuszniki nie psuły. Nie chcę słuchać tego ich. Idziemy. Dobra, zobaczmy to, czy tu nic nie będzie. Tu i tak będzie się można rozbudować, bo... No, tutaj mamy healernię w dodatku. Więc tutaj na spokojnie będzie można tworzyć wojo. Czteroosobowy healing. Ale jeszcze odkryjemy, co tutaj jest. Dobra, mleczarnia. Dobra, jak widzę, tutaj będziemy mogli robić tylko... Drwali łuczników, niestety. Okej, drwale. Do boju. Do roboty. Czemu tam? Tutaj krówki będą mieć. Tutaj jeszcze nie można jedną postawić. Oho. Zabijcie go? Czuję, że nie. Dobra, cofnąć. Kto był ranny? Ten pan. Jedź się leczyć. Na razie tak trzeba. Na spokojnie. Rozbudować się, pozbyć się paru jednostek bez straty swoich. To jest nasz plan. Tylko, że póki co, póki nie mamy tych rycerzy, kuszników. No troszkę nudno, no. Tymi dwoma jednostkami będziemy walczyć. Mućka. Co? Tak? Już. Dobra. Tak? Już. Dobra. Jest rozbudowany. Na maksa jest. Ładnie wszystko przejrzyście, pokazane jest, gdzie jest. Ile budynki mają zdrowia, itp. itd. Na razie pójdziemy, tu są krówki. Będziemy tak poziomo jeździć. Z odkrywaniem naszej mapencji i wyniszczeniem wrogów.
żeby żadnego nie ominąć. Tyle jest dobrego, że jak mam już odkrytą mapę, to jest oczywiście całą. To wiadomo, gdzie są przeciwnicy, są to czerwone kropki, więc... Można powiedzieć co do podobnego typu ułatwień, co do szukania wrogów. Nie jest na szczęście to tak rozbudowane, jak jest, jak na przykład w Age of Empires 2, gdzie jest jeszcze mgła. Więc to już nie jest takie łatwe. To jest rychło. Rychło. No nie wiem. Dobra, byleby w healerni nie sobie go tłukli, tłukli. Co? Zabity. Drogę, a pójdę. Pięcioosobowe? Pięcio albo trzy. Nie mam pewności. Okej, okay, tutaj mamy jakieś przejście. Sprawdzimy, czy gdzieś to prowadzi. Nie, nigdzie nie prowadzi. Czyli tutaj też teren jest czysty. Pytanie, gdzie obstawiamy naszą... Nie to. Tu postawimy kolejną mleczarnię. Drwale do boju. Do roboty. A ty jeszcze jesteś niewyleczony, sprawdź tu stań. W drogę. A pójdę. Aha. Ruszam. Jednak się mieliłem, jest dwuosobowe. Ruszam. W drogę. Tak, dwuosobowe. Nie. Lepsze to niż jedno. Ruszam. O, jeszcze później pasterki będą. Magowie. I może ten jeden taki tajemniczy, co się umie teleportować. Nie pamiętam, w której on wersji był. Niestety. Dobra, ty Mućka idziesz tu. To! Idziemy! To! Idziemy! To! Idziecie, idziecie, na moje polecenie. Tutaj pewnie nie trzeba dojść. Po drodze będzie pewnie most. O szerokości 3. Przebrniemy przez niego i... zatłuczemy wroga. Więc plan jest prosty. Wbrew pozorom. Dobra. Drwal na razie nie skapnął. Dobra. Okej, nie zabiję go. Dobra, cofnijcie się do healerowni. To je. Ten jeden pan idzie tu. Ten jak mnie mam. Idzie tu. Dobra, mleczarnia postawiona. Postawiona, jedna mućka jest. Jak już trzy mleczarnie będziemy mieć, to naprawdę mleko nam będzie lecieć. Masakrycznie szybko. Mogę to postawić bardziej u góry. Mają tylko dwa pola dostępu. Zresztą może się trafić tak, że się zbugują. No ale nieważne. Jakoś to przeżyjemy. Leczenie. Jeszcze tego trochę dohilujemy. I lecicie dalej. Tu macie ładne przejście, nie jest to daleko. To drzewko w burzy sens? Nie. Dlaczego którędy przechodzą? Dobra, skosimy to jedno drzewko, żeby sobie ułatwić przejście. Tak? To, panie, masz drzewko skosić. Siekierą, tak, siekierą, siekierą. Innego przyrządu nie masz. Muszę cię rozczarować. Aha, chyba już kojarzę tą misję, dobra. Będzie taki forcik przeciwnika. O, pułapka w lesie. Cofnijcie, cofnijcie. Zdecydowanie cofnąć. Słucham. Dobra. Idę. To już. No ty się cofasz. Nie umrzemy tylko. Słucham. Nie, nie powinien umrzeć, już, chyba że... Dobra. Oh shit. Idę. Co? Trzech, trzech, czterech. Jest okej, okay, dobra. No bo blisko śmierci, nie powiem. Jeden pan pójdzie tu. Ty, że jesteś z przodu, idziesz tutaj. To je. Aha. Dobra, wszyscy się cofnijcie, bo teraz musimy sobie postawić budyneczek. Na wojo. Budowa chat drwali myśliwych. Okej. Okay. Ty się raz dwa wylecz. No może nie taki raz dwa. Słucham. Wy jesteście prawie zdrowi. W drogę. Dobra, idę. To chodź tutaj, walniesz to. No leczysz się, żeby mieć spokój. W drogę. Co? Trzech uczników. Zaraz wychilujemy. Ruszam. Ten. Słucham. Co? A pójdę. Ten. Zaraz postawicie mi tutaj drugi, tylko któraś mućka odda krew. Odda mleko. Chciałem koniec oczywiście budowy powiedzieć. Okej, okay, to już przestajcie czaskać. Dobra, budujcie mi tu. Ten jeszcze jest troszkę ranny. A pójdę. Tu taniej ich chyba. I na co ja ich cena? Tutaj będzie łucznik. Mamy 6 możliwości. Nie, drwal, drwal jest pierwszy, dobra. Więc za ile my ich zrobimy? Okej, okay, widzę, że mnie atakują. To! Idziemy! To! No to co, idźcie naprzeciwko ich. Idziemy! O, bo mi mućkę zaciepają. Już!
No, moćkę mi chcę zaciupać. Okej, okay, dobra, czeskajcie się. Słucham. Na wióry. Bierz drwala na klatę. Co? No, więc tutaj jak już odkryliśmy, możemy z dłuższym wyprzedzeniem dowiadywać się o atakach wroga, co jest bardzo cenione w tej grze. Jako, że nie ma tutaj żadnych wieżyczek, nic tego typu. Kolejnych dwóch drwali dorobimy. Na start tych dwóch panów do healu. Tu nie ma sensu, chociaż może rozwalcie te dwa drzewa, może to coś da. Jeszcze ty do leczenia i ty, wy sam idziecie. Ty lecisz mi tu, ty tu, kolejny łucznik. Dobra, dobrze, rąbią, więc okej jest. Ty jeszcze możesz wyrąbać to drzewo, na razie może się przyda przy czymś. Cofnąć. Co ja mogę tu zrobić? Mogę postawić most. Czy muszę drogę pociągnąć? Chyba trzeba drogę pociągnąć, więc nie będzie się to opłacało. Trzech was jest. Trzech. Dobra, niech będzie. Łucznik. No i tak wygląda pierwszy raz, chyba widzicie takie poważniejsze tworzenie wojska w tej grze. Tak oto wygląda. Mućki mam narobione, zasoby same przychodzą, nigdy się nie kończą, trawa odrasta. No tutaj widzicie, tu jest niedawno zjedzone, tu jest już jakiś czas temu zjedzone. Więc zasoby się nie kończą, po prostu ta gra jest taka spokojna, troszeczkę czasochłonna. Gramy już 11 minut, a jeszcze zbieramy woju. Już tam niewiele zostało, by the way. Trzech drwali, dwóch drwali i trzech łuczników. Tylko zobaczmy, ile mamy drwali. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 6 łuczników. Sześciu łuczników. To jest mućka. Mućka. Same mućki. Dobra, to dobijemy do... Tyle drwali starczy. Nie, jeszcze jeden drwal i dwóch łuczników. Jeden drwal, dwóch łuczników, będę mógł atakować. Ale zanim to na sami postawię jeszcze jedną budkę, żeby mi się mleko... Żeby mi mleko nie stało, że tak powiem. Już. Dobra, jest tu drugi, trzeci. Tu raczej nikogo nie będzie, ale sprawdzimy na wszelki wypadek. Na pewno jakaś healownia będzie. Leczajka zacznie... O, widzicie, tu ją prowadziłem. Tutaj sobie, że wiesz. Krówka będzie bliżej. Dwóch łuczników. Najpierw postawimy hatencję. Tu. W tym miejscu będzie dobre, jak na mój gust. Tak nie dobiję na maksa. Czyżby było ograniczenie? Może tak być. Powiem wam szczerze. Nie. Wydawało mi się. Dobra. Postawione. Słucham. Czterech to raz, dwa wybuduje. A nam stało tak, dwóch uczników do zrobienia, więc raz, dwa. Spokojnie. Spokojna wasza rozczochrana. I tak, zaatakujemy. Tu zostawimy... Sześciu, ośmiu... No, zostawimy wszystkich uczników tutaj. Drwalami zwiedzimy ten teren, ucznicy będą tu bronić, chociaż może ucznikami tam zaatakujemy, a drwali stoimy, mam, że pół na pół. To jest pytanie. Słucham. Już, wybudowaliście, jestem z was dumny. Widzicie tutaj. Jeszcze jeden. Jeszcze jedno to. No, króweczki oddawać mleczko. Jest. Dobra, więc mamy naszą armię, że tak to nazwę. Więc tak, tu narastają dróg. Stawimy połowę armii. Drugą połową zwiedzimy ten teren. O, ten. Te tereny, tak, te tereny. A następnie przeprowadzimy atak. No tam. Więc tak. Musimy stawić pięciu drwali. To! Idziemy! To! Idziemy! Ruszam. Słucham. Dobra. Pięciu drwali, czterech łuczników. To je. To! Idziemy! Wy tu stoicie i pilnujecie, a wy idziecie na... Strzałka w górę. Okej, okay. Coś tu jest, jak widać. Ten zgarnia baty za duże. Ten troszeczkę też za duże. No nie wiem. Nie strzelajcie w niego, łucznik zaraz padnie. Cofnij się na healerkę. Już, dobra. Gdzieś tu musi być healowy. Idę, już.
Nie ma. To nie ciekawie. Co? Jeszcze się upewnię. Dobra, idę. Gdzieś to powinno być. Dobra. Idę. Już. Dobra, idę. No, ale nie ma. Dobra. Będę się nimi cofać, bo czuję, że zaraz jedną healownię. Jedną leczajkę tu znajdziemy zaraz. Gdzieś tu na bank będzie, tak czuję. Tu coś tam będzie pewnie. Zaraz zobaczymy. Mapę sobie schowamy na razie. Tu. Dobra, tu nic nie ma. Mapy włącznie, ty spodem? No. Z lewej ręki w ogóle nie korzystam, więc na spokojnie mogę tutaj włączać i wyłączać mapę. Okej, okay, widzicie, atakują. Przejmijcie trochę tego ataku. Mam nadzieję, że nikt nie umrze. Nie będzie bardzo dobrze się nimi wyleczyć. Chciałbym przejść jakieś baty minimalne. Dobra. Co ja mogę zrobić? Wydłącz się na razie do armii. Tu muszę zrobić sobie cofajkę. Tylko ile to wyniesie? Budowa drogi. No, mam aktualnie tyle mleka, takie dostałem póki co, że nie będę się aż tak przejmować tym. Dobra, i teraz potrzebny jest już nam drwal. Więc... Dobra, cofnijcie się wszyscy. Cofnijcie. Tutaj dorobimy sobie uczników, ale to za sekundkę. Jeszcze jeden ucznik się przyda tutaj. Młodzi chodzą, więc spokojnie. Dobra, drwali są dobre. Ty idziesz do leczenia akurat. Ty także. Jakiś... Zdrowy ten. Dobra, iść, rób most. Co? Ty do kolejki. Co? Ty do kolejki. A pójdę. Okej, widzę, że tu się już rozbudowało. Więc ciśniemy tak, zrobimy 3. Aby się zmieścić. Dobra, na razie ty się. Leczenie. Łucznik. Pokazuje, że jest leczajka, ale nie mogłem ogarnąć, gdzie to jest dokładnie. Nie wiem. Później zobaczymy. Co? Do roboty! Okay. A pójdę. Ten już. Pan. Ruszam. Słucham. Ten pan. Dobra. Ktoś był taki mocno ranny. Chyba, że mi zdech. Słucham. No szkoda wtedy. Słucham. Ale trudno, no. Ruszam. Jeden wojak. Co? Idę. Słucham. Dobra, idę. Budowano wszystko. Słucham. Do roboty. Jeszcze dwóch drwali mi tu dajcie. I budujemy dalej. Słucham. Co? Słucham. Dobra, budujcie na skos, żeby nie było sensu. Okej, okay, budujecie dalej. Słucham. Co? Do roboty. Słucham. Dobra. Okej, okay, tu będziemy mieć ładne przejście. Więc w razie jakikolwiek... Dobra. Jakichkolwiek powrotów zajmie nam to o wiele mniej czasu. Dobra, taka armia, myślę, że to już będzie spokojnie. Bardzo możliwe, że ktoś zginie, ale tu będzie walka zwyciężona. Tak to mogę powiedzieć. A pierwszy odcinek był taki prolog. Rycerza mieliśmy, a teraz musimy naradzić samymi drwalami oraz łucznikami, ale kontynuujemy białą kampanię, że tak to będę nazywać. Więc powinniśmy iść naprzód z typami jednostek, jakie tam będziemy mieć. Ucznicy, wejdźcie tam, bo nie dajcie drwalom przejść. Zaciopany. Mućki na bok. Najpierw tu. Wy możecie zabić mućkę. Nie macie tu przejść na razie. Przechodzić. Tak? Słucham. Co? Co je? Bicie jednostki. Najpierw jednostki. Słucham. Najpierw jednostki. Tak? Ty, nie denerwujcie mnie. Nie, to już jest pozamiatane. Ale odcinaczek trochę trwa. To muszę przyznać. Lecicie tutaj. Co? Zgwałcie Google Machete. Mućki na bok. Chociaż jak zabijemy mućki, to nie będzie tworzyć więcej tych. Więc bijcie. Bijcie. Wypójdziecie taki mały zwiedzik, że tak powiem. Bijcie mu na czarnie.
żeby krówęce nie miały gdzie odkładać mleka. Bijcie, 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 bijcie. Mam własną leczajkę. No, za bardzo rozbudowany to on nie był. Jak widać na załączonym obrazku. Ale przeciwnik to przeciwnik. Trochę za dużo się szykowałem, jak widać. Ale... Co je? W drogę. Bijcie krówkę, staty. No nie wiem. No nie wiesz, to cię ulecz. Ruszam. W drogę. Pewnie miał jednoosobową. A pójdę. Ruszam. Gdymiące jeszcze zgliszcza osady Wiślan porośnie trawą. To piękna kraina zapomni o barbarzyńcach, którzy nie czuli na subtelny urok magii, bezcześcili ją swoją obecnością. Od tej pory ty będziesz czuwał, aby żaden z nich nigdy już nie powrócił. Tutaj jest kolejna misja. Mamy już 3 zajęte terytoria. Zieloni, żółci. No oczywiście naszym celem będą biali, ale to w następnym odcinku. No ale zobaczymy jeszcze tutaj wstęp do następnego tego. Obudziłeś się dziś w fatalnym nastroju. Kazałeś zaćwiczyć na śmierć pojmanych nad ranem zwiadowców, ale to nie zmieniło twojego samopoczucia. Nieopodal z tej wioska, z której co noc docierają do twoich granic szpiedzy i wszelkiego rodzaju męty. Musisz rozbudować przygraniczną placówkę i poprowadzić z niej drużynę, by raz na zawsze skończyć z grasantami. Jak wygląda nasza sprawa? Mamy pomniejszego rycerza. Możemy budować to, gdzie możemy już tworzyć. Nie chciałem tu tego robić, bo tam wróg będzie atakować, jak pamiętam. Więc każda sekunda jest ważna. Ja tu chwilę jeszcze coś powiem. Mieliśmy full mleka, czyli bardzo możliwe... Nie. Bo tam widzieliśmy jeden dodatkowy budynek i tam będą rycerze i włócznicy. Więc gra będzie już jakoś tak bardziej rozbudowana. Następny odcinek będzie dłuższy, ponieważ tamte jednostki są droższe, więc mleka będziemy trochę dłużej odkładać. Celem będzie mniej więcej tak. Planuję już z góry 2 mleczarnie, po 3 krowy, to będzie 6 krów. Trochę toporów, trochę łuków. Następnie jedna mleczarnia i pójdziemy w rycerzy i włóczników, ale to będzie w następnym odcinku. Dziś nam się udało ponownie pokonać Wiślan. No i mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z wami. Do następnego. Siemson wszystkim.